robić raaa! 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 Yo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mopio. Dzisiaj idziemy na wulkaniczny biom. A przynajmniej miałem taką nadzieję. Więc musimy go najpierw znaleźć. Jeszcze nigdy nie byłem tam. Jak na razie zaczynamy jako myszka. Ale fajnie, teraz w ogóle nie mam lagów, w przeciwieństwie do ostatniego odcinka, początku. Więc dzisiaj możemy poszaleć, w końcu. Musimy tylko wulkaniczny biom znaleźć, no co dajemy się na podróż. Tak, będziemy podróżować. Co to królik mnie chce zabić, kurde. To za mały maniak. Ej, gdzie jest wulkan? Wulkan gdzieś na środku jest? Dałoby się nam iść do wulkanu. No jak jeszcze nigdy nie byłem w wulkanie, ogólnie jeszcze nigdy się nie zamieniałem w wulkaniczne stworzenia. Więc mam strasznego hype'a zobaczyć to, przetestować, zobaczymy jak to wyjdzie. I się waliłem w sieć pająka. Kurde, niestety. Tu, ile tu jest tych dużych zwierząt? Jeszcze nie wiem, czy to przy środku gdzieś jest? Tu jest bajorko. Z tego co tu widzę. Dobra, na razie się pozamieniamy tak zwierzątka. Ja tu poszukam tego wulkanu. Ja wiem, że gdzieś tu jest. Tu po dwóch stronach mamy wodę. Myślałem, że wulkan jest u góry. Tu mamy lodowy bajon. Dałoby się gdzieś znaleźć wulkaniczny. Dobra. Szukamy. Ja byłem prawie pewien, że tu było na dole najpierw. A jest! To jest chyba wulkaniczny biom. Ciekawe, czy w jakieś zwierzęta możemy się w wulkaniczne zamienić. Zaraz, będziemy tutaj expić, przetestujemy. O, tu widzę jakieś już są nowe te, nowe owocki. Do zebrania nawet. A tu są smoki, kurde, smok... O nie, ogień nas spala. Nie, nie wolno. Ciekawy, podobnie. I prawie mnie jeż zjadł. Dobra. Spróbujemy tutaj podeksplić przy tym biomie, zaraz może się uda nam ten. A tu jest jeszcze ten biom. Oż to jest tak mały biom, że nie wiem czy faktycznie dałoby radę nam się zamienić w coś konkretnego. Jak my się tu leczyliśmy? Chyba po prostu musimy jeść, żeby się uleczyć, tak? Coś tam zdrowia nam rośnie. Ej, kurde, to są jakieś owocki. Nie widzę jakichś specjalnych zwierząt do tego biomu. Chyba był hipopotam. Nie. Co to lis nas goni? Kurde. Lis goni za królikiem. No i no, no to jak normalnie w jakichś bajkach. Możemy to gówno czarne jeść? Nie. Ewentualnie jeśli nie możemy iść na ten bajon, zamienić się w ten ognisty zwierzątko. Po prostu spróbujemy dzisiaj wrócić na drogę trawy i safari. Podbijamy safari. Czy może się uda zostać jakimś wielkim zwierzęciem? Wyobraźcie sobie, by tak na odcinku się smokiem udało. To by było fajne. Ogólnie te wielkie próbują nas tu zjeść. Jesteśmy za mali dla nich. Myszka! Oj, chodź tu myszko. O, zjedliśmy myszkę. Jesteśmy pigiem. Musimy iść na móc. Ale będziemy królować w błocie. O nie, hipopotamy tu. Tu inne świnki są. O nie, ile hipopotamów. O nie, wszyscy na mnie. Nie, nie wolno. Mamy steam. Dobrze widzę, czyli smród. Coś umiejętny, że możemy śmierdzieć. What the fuck? To działa. Nie. Zrobiłem, że... A chyba ich odsuwa od nas. Kiedyś tego nie było, jak gra. Czyli musieli to dodać teraz. Ej, ogólnie wam powiem, że fajna sprawa z tym. W bajorku też możemy się poruszać. Dużo szybciej niż reszta. Więc hasta la vista, gnojki, możecie nas gonić, ile chcecie. A tu króliczka, o jaki słodki. A może dobry trochę, może trochę, o jaki dobry, chyba dobry jednak. Ej, dobra, tu już mamy opcję bicia silem, bo jesteśmy spaleni. W pierwszym odcinku byliśmy, graliśmy na safari sobie, więc myślę, że teraz... A, bo już nie mogę tędy, fuck. No, zapomniałem, bo jako świnka byliśmy dosyć szybcy. W błotku, ale teraz już nie jesteśmy, teraz wolno by nam to szło. Dobra, lecimy tutaj. Na te lodowe bajomy też nie idziemy. O nie, zebra! Co? Nie ma zebro, nie ma takiej zabawy.
Kurde, to będą wszyscy na nas polować. No nie możemy im na to pozwolić. Musimy tu podjeść troszkę grzybków. Teraz grzybki nam dają najwięcej expa. To jakaś zła chyba ta żyrafa nas goniła. Możemy zjeść czerwone już? Jeszcze nie. Jeszcze nie możemy. Wiem, że te marchewki są awesome. Marchewki sporo expa nam dają. O kurde, jak tu muszelkę ktoś. Ale expo dostałem za muszelkę. Nie! Nie, zebra ogromna! To zebra! Na nas polowała! Tak nie wolno! Dobra, jesteśmy już direm. Możemy... Aha, w błocie możemy polepsze jedzenie grzebać. Normalnie to grzebiemy po jedzenie z tego, co widzę. Więc idziemy... Gdzie tu jest jakieś błotko? Tu jest jakieś błotko. W błotku raczej nie ma takich dużych stworzeń, co mogą nas zagrozić. Ej, patrzcie, ile kupujemy jedzenia! Nie, niedźwiedź nam zagrozi... Nie, ukradł. Ukradł nam. Najgorzej. Najgorzej, bo jakiś ptok, nie, dobra. Uciekamy. To jest niebezpiecznie. Nie. Nie, 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 nie. My podziękujemy wam. Więc w sumie zebro, znaczy ten. Jesteśmy jelonkiem, jakbyśmy tutaj sobie pokopali trochę. To moglibyśmy trochę się nafidować. O, właśnie, to jakieś takie coś pacmanowe. Tam strasznie dużo... Nie, lew. Fuck. Fuck i wąż. Zjadł nas, no kurde, we dwóch nas zaatakowali. Nic, nic się nie stało, lecimy dalej, kurde. Nie poddajemy się. Ogólnie na tym safari jakoś zawsze... Najgorzej idzie ta ewolucja, mam wrażenie, że najtrudniej jest. A to jest taka duża różnorodność, bym powiedział, zwierząt. One strasznie lubią ten... Strasznie lubią zjadać się nawzajem. I w wodzie mam wrażenie, że łatwiej jest tego uniknąć. A tutaj jest ciężej, myślę, zdecydowanie. Właśnie tak jak te grzybki zjadamy, to szybko to rośnie bardzo. Już świnkę... Nie, już jestem. Mogliśmy świnkę zjeść sobie. Dobra. Tu jakiś ten... Boa dusiciel chyba to jest. Co to? I wężyk. Zły wężyk. Tu kuliczki. Chodź kuliczku. O, też możemy nurkować, patrzcie. Nawet nie wiedziałem. No wiem, że możemy w ziemi się chować, nurkować. I patrzcie, ile jedzonko. Jemy wszystko, dobra. Jesteśmy znowu jelonkiem. Teraz przydałoby się jakieś błotko znaleźć. Coś to... O, co to jest? To dźwięku. Co ty jesteś? Co ty jesteś? A nie, zjemliśmy coś. To w ogóle chyba wilory był. Ten była dusiciel, będzie chciał nas zjeść? Chyba nie. Na szczęście. Czerwony grzybki dalej nie możemy. No nie, no donki. Te donkeje też zawsze jakieś crazy są, kurde. Crazy, kurde, syny. Te zawsze atakują. Jak już z doświadczenia mówię, się nauczyłem, że niektóre takie właśnie, jak ktoś się z nimi, to... Może najciężej się nimi expi. Dlatego tak. O, już świnki tu wbijają, parkiet. W ogóle jakiś... Co ty, soku? Orzeł? Lata. Albo tu mamy ten, nasz skill. Nie, nie, no już mnie atakują. Dobra, jesteśmy... Hedgehog, Hedgehog. Nie wiem, czy jakoś kogoś... Nie! Zatruł mnie, fuck, uciekamy, zostaw mnie. No już, co my mamy za umiejętność? A mnie ta gra denerwuje czasami. Naprawdę. No ledwie się zamieniliśmy już. Na nas rzucili gnoje. No jak tak można po prostu? A jeszcze tak dobrze nam szło. Byliśmy hedgehogiem. Jeżykiem po pierwszy raz. A tu kurde wszyscy na nas atakują. Jakiś nagle niespodziewany lapad. Hello, bro. Bro. Dobra, ja rozwiążę problem z tygami, widzimy się. Dobra, jesteśmy na powrót direm. Kurde, wywaliło mnie wcześniej z gry, musiałem wszystko cały czas expić od początku i tu nie, już ktoś się na nas czai w tej dziurze. Ja stąd uciekam od razu. Walić to. Nawet nie ryzykuję. Już teraz. To jest masakra. Tylko żeśmy przeszli di... Uuuu, fuck jej! Fuck jej, ziomki! No nie, już gnoj, już! Patrzcie! No kurde!
A dla niego nic nie smak spanie tam tak naprawdę. Kurde musi. Dobra. Nienawidzę Dunkley w tej grze. No patrz, patrzcie. No już patrzcie jak już się czai. Już. Już kurde. O, możemy Jellyfishem być. Albo mamy do wyboru, czy chcemy być Foxem. A ciekawe, czy o to zależy, czy w niektórych miejscach tak jest, czy co? Jestem w ogóle w pajęczynie, haha. Ej, typu też jest w pajęczynie, Donki. Chyba chce się do nas dostać. O nie, ja ci nie pozwolę na to. Kurde, przejął nam kryształek. Różowy kryształek, czy niebieski. Jestem daltonistą, wybaczcie. Bardzo odróżnia niektóre kolory, szczególnie takie odcienie. Są dosyć mylące czasami. Donki dalej, a już jest tym, żyrafą. O nie, i zebra, i kurde, z każdej strony jakiś wąż, kurde, anakonda. What the fuck? Dobra, mamy marcheweczki. Ja już się nauczyłem, że marcheweczki to dają bardzo duże expo. Oj, czerwone grzybki też możemy zbierać. I nie, wypad, wypad, wypad. Wypadł od nas, kurde, dobra, chyba nas uratował. No i nie, kobra anakonda, no co za anakondy głupie wszędzie. No głupie anakondy, piszcie w komentarzach głupie anakondy, kurde. No głupie anakondy, dobra, chociaż marcheweczek mamy. Ja nienawidzę anakond głupich. Najwyżej teraz pójdziemy pod Foxa. Chodźcie coś pokopiemy, to kurde. To chyba dużo daje. No już hedgehogi teraz. Teraz jeżyki na nas. Też złe jeżyki. Kurde, w każdy w tej grze jest evil. Tylko patrzę jakby tu nas zjeść. Musimy się trzymać na baczności, żeby trochę dalej zajść. W tym odcinku. Co my się będziemy ten... łechtać. Zbieramy grzybki, wszystko. Najlepiej to było pójść do tego bajorka, trochę pokopać. Ale niebezpieczne to jest. Dosyć. Dobra, coś tu pokopaliśmy. No już świnie do nas idą. Typowe świnie. Tylko by jadły. No typowe świnie. Lew chce, a on te wielkie grzyby zjada. No już, żyrafka na nas. To jakiś ptaszek. O, mamy rabitka! O, tu, dobra. Ej, bierzemy Foxa teraz, będziemy co... Ha, możemy ludzi z dziur wykopywać, to jest fajne. Ktoś wpadnie, ktoś się schował w dziurze przed nami, to po prostu wciskamy w i po nich. O nie, no wszędzie niebezpieczeństwo. Ziomale. Wszędzie mamy niebezpieczeństwo jakieś czekające na nas. Chyba do wulkanu dotarliśmy. Kurde, on to ogień ziomie. Wulkan. Ale nie wydaje mi się, nie możemy się raczej nic zamienić wulkanistego. Niestety. Chciałem to zrobić w tym odcinku, ale się nie da, więc... No i już Donkey, no zastrańce wy, no wypad, no... Dobra, widzimy się z powrotem. Oj, udało się znowu zostać Foxem. I mówię wam, to jest kurde jakaś masakra. Mamy teraz z powrotem kryształek szczęścia i expa. I mam nadzieję, już jakiś wąż leci, no nie, no nie. No najgorzej z tymi wężami. Jak ja ich nie cierpię, ale tutaj na tym bagnie, te marcheweczki tyle expa nam dają, to jest tak fajne. Właśnie widzę, marcheweczki się strasznie opłaca zbierać, tak nawet jak jesteśmy już lisem, tak sporo nam dają. Te czerwone grzybki ile nam dają. Bo też ciul nam dają czerwone grzybki. Tutaj nawet może być prawie level, patrzcie. Ile expo, kurde. Nawet szybko to wbijemy. Ej, ciekawe co teraz będzie. Co jest po lisku? Chyba zebrę wezmę. Teraz możemy kopać. Aha, czy jak ktoś będzie koło nas, to kopniemy go i siemanko. Dobra, siema wężu. Nienawidzę tych wężów. No naprawdę, no nie, jeszcze niedźwiedź. Wypad, noju. Wypadł od nas. Głupi niedźwiedź, kurde. Chciał nas zjeść. Nie ma. Nie dla psa kiełbasa. Kurde, dobrze nam idzie. W końcu jesteśmy zebrą jakoś. Konkretny staw się dzieje, a nie. Jeździerdy małki.
To jest śnieżka, nie możemy tego jeść, niestety. To węże, o świnkę, świnkę możemy, albo mola. Jakiś polaczek. Już pantera, o jak nadciąga, patrzcie, ta zła. Patrzcie, jaki zły. Nie. Na szczęście nas ulali, bo lecili między sobą. Lecimy dalej. Czy dałoby się kogoś zacząć zje... O nie, ptak zabójca. Ja wiedziałem, co ten ptak potrafi, to nie jest fajne. Fuck, węgłóż mnie zaatakował. No co za głupi wąż, dobra. Uff. O nie, squid. O nie. Czy to był teraz oktopus? Śmiernica nas chciała zjeść już. O wszystko... O nie, nie, to jest pułapka. Naraz stąd, uciekamy. O Jezu. Tutaj widzę, polują na jedzenie. A gdzie na ten trójkącik wszyscy, to tam nie pójdziemy nawet, bo bez sensu jest. Jakiś fajny... Pajęczyna na mnie. O nie, pułapka! Bo dusiciela, pułapka. Woda nam się kończy, nie możemy się wdostać! Fuck. Dobra, tu jest troszkę wody. O Boże. Szybko po wodę musimy iść. Dobra, mamy jakieś jeziorko. Dobra, bierzemy wodę. No co wy chcecie tu, króliki? I dwa króliczki tu coś kombinują na mnie. I strategię z dwóch stron próbują. Co oni sobie myślą? Jaki kurde, jakiś rusek. SL blablabla, cyrylica. Cyryliczny language, a co to to jest? Czemu go nie mogę zjeść? Co to jest? What the fuck? Wygląda jak królik jakiś, tylko jakiś inny kolor taki miał. To dziwne to było. Czy nie dało go zjeść? Tutaj jest kurde. Czekaj, to jest, co to jest? Nie jest donki? O, zjadłem krecika. Dobry był. Nie! Żyrafa! Zła żyrafa! Kurde. Żyrafa mięsożerca. O, patrzcie, możemy jeszcze zjadać. Grzybki większe, one chyba dużo expa dają. Tak, jesteśmy teraz cheeta. Jej! Mamy speed boosta. Patrzcie. Juuu! Chyba nie działa. Ja chyba muszę W trzymać, żeby ten speed boost. Mamy dużo gwiazdek. Ło, ile jedzonka. Glony se zjemy w wodzie. Ale ładnie. Ale ładnie. O nie, to są smoki. Smoki mogą już nas zjadać chyba, bo... O, jesteśmy lwem! Ła! Ładnie, pięknie. Mamy głośny ten krzyk jako lew. Idziemy robić... Raaa! Tu jest cheetah! Nie, tu jest ten wąż, te węże mogą nas zjeść, te czarne. Co kurde maniaki. To co widziałem, to oni nawet dużo mniejsze zwierzęta zjadają. A w tym... Znaczy, czy my jesteśmy tacy mniejsi? Ten polemizowo, ale faktem mogą nas zjeść. Lepiej się nie zbliżać do nich. I tygrys jest. Tygrys jest większy od nas? Go na czerwono. O kurde, rekin wbił na ląd. Co to ma być? Jakieś rekiny na lądzie. A mój głos się robi dziwnie ochrypły. Czekaj, bo ten boadusiciel też może nas zjeść. Fuck. O nie. O nie. O nie. Wypadł boadusiciel, wypadł. O wypadł, no się... Nie, szlak był, się przestraszyłem. Oh my god. Tak na razie idzie... Tu Yeti są. What the fuck? Yeti. Z tego co widzę, też dużo więcej zwierząt pododawali. Świnka! Zjemy sobie świnkę! Jeszcze roar zrobiliśmy jej na pożegnanie! I krecik! Chodź tu, kreciku! Chodź, pokaż ty dobry. Pokaż ty dobry krecik. Oj, chyba dobry krecik. Oj, a ja mało expa. Żyraf, a ten zebra? A zebra dobra? No chodź tu zebro. Nie, ominąłem. Dobra, ona se pożyje. Co w ogóle tego ptaka królik próbuje zjeść? Tu hipopotam! No co to się za wiksy dzieją? O!
O, żyrafa! O, jak te żyrafy też mnie atakowały! W końcu zemsta! Te wszystkie razy, co zostaliśmy zaatakowani. Tego on chyba za małe, to jest myszka. Myszki to raczej nie zjemy. Nie, ptak zabójca. Ej, lwem już powiem wam, że jest solidnie w miarę. Tak dużo osób nie jest dla nas zagrożeniem, ale myślę, że wciąż niektórzy są w stanie nam zagrozić. O, i możemy z drzewek jeść tego główienka. Owocki. To są chyba te kosy. Ale ładnie, możemy kokoski zjadać. Już prawie mamy następną ewolucję. Ciekawe, co teraz będzie. Coś mi się wydaje, że to może być dłuższy odcinek. O nie, no nie. Hipopotam. Zły. Dobra. Ten krzyk nasz jest mocny. Widzieliście, go odepnęło? Nice. Trochę expa straciliśmy, bo nas pogryzł. Ale no nic. Ważne, że żyjemy. Ej, dobra. Tu mamy owocki. Idziemy zjeść. Troszkę owocków sobie. Kamaś się nowy jeszcze zrespił jakieś. A może się nie zrespił? O, jest owocek. Te owocki bardzo dużo expa nam dają. Krecik jakiś chyba. Chyba jakiś krecikos. Czy ja powinienem ich gonić? A banany możemy jeść? Nie, chyba nie, jeszcze nie możemy bananów. To dziwne, bo mieliśmy do wyboru. Może. A może jakbyśmy byli gorylem, byśmy mogli. Wiecie, może są takie dwa wariacje. Bo mieliśmy do wyboru właśnie. Niedźwiedź, gryzli, kurna. O Boże. Myślałem, że nas zaatakuje już. Dobra, mamy krycika, mamy go, mamy? Zjedzony! Ej, dobra, jesteśmy teraz albo niedźwiedziem, albo. Wow, jesteśmy eagle! Jesteśmy sokołem, patrzcie, jak możemy latać! Wow! Jakie fajne! Ej, aha. Jak wcisnę dwa razy lewy przycisk myszy, zaczynamy latać tak fajnie po mapie. Chodź tu, Jerzyk. O, chodź tu, Jerzyk. Nie, woda nam się kończy. Woda nam się kończy, o nie. On całą wodę nam zjada. O nie, najgorzej. Dobra, mamy go. Jest. Jaka fajna gierka, już jesteśmy orłem po prostu. Czy mi się wydaje, że ten odcinek będzie też dłuższy, my friends? Ej, mogę niedźwiedzia zgarnąć? Ej, zgarnąłem niedźwiadka! Hehe. Co tu jest? Gdzie? To tyranozał. Aha, musimy wody sporo nazbierać. I wtedy możemy latać w przestworzach. Fuck yeah. A dobra, idziemy po owocki pyszne. Sobie zjeść troszkę. Nice. Jakieś zwierzątka by się przydało nam podejść, wam powiem. No nie. Zły tygrys. Dobra, dostaliśmy zjedzenie koło żywo. Fajna gierka nam by poszła i tak da się. Zostać mi dalej. Nie no, na zimowiec zaszliśmy daleko. Ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli ci wam się spodobał, to daj łapkę w górę, subskrybuj i widzimy się w następnym. Juhu!